Siemano, w dzisiejszym projekcie słowo. Dzisiaj mamy Ewangelię Marka, rozdział 8, werset od 14 do 21. Dzisiaj chciałbym go przeczytać wam. I zapomnieli zabrać chleba, a mieli tylko jeden chleb ze sobą w łodzi. I nakazywał im: uważajcie, unikajcie kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. A oni wymawiali sobie nawzajem, że nie wzięli chleba. Jezus to zauważył i mówi im: dlaczego wymawiacie sobie, że nie macie chleba? Czyż jeszcze nie rozumiecie, ani nie pojmujecie i serce macie nieczułe? Macie oczy, a nie widzicie. Macie uszy, a nie słyszycie. A nie pamiętacie, ileście zebrali koszyków pełnych okruszyn, gdy połamałem 5 chlebów dla 5 tysięcy? Odpowiadają mu: 12. A gdy 7 dla 4 tysięcy, ileście zebrali koszy napełnionych okruszynami? Odpowiadają: 7. I powiedział im: jeszcze nie pojmujecie. W dzisiejszej Ewangelii mamy sytuację, gdzie jeszcze wcześniej w Biblii Jezus rozmnożył chleb, i przez co mogły się najeść całe tłumy ludzi. I po tej sytuacji dalej uczniowie zamartwiali się, co będą jedli jutro, co w ogóle będą jedli. No ale przecież wcześniej widzieli takie cuda, taki znak, i nie powinni się o to martwić, bo przecież Jezus jest przy nich, a się martwią oni o to. I tak właśnie, i tak samo jest właśnie z nami, że widzieliśmy już tyle znaków, tyle cudów, a dalej się martwimy o rzeczy, o naszą przyszłość, o jakieś rzeczy, gdzie nie powinniśmy się martwić, bo okej, no, możemy planować, ale nie powinniśmy się martwić. Przecież, co tu Jezus powiedział, że no, jeszcze nie pojmujecie, czyli jeszcze nie pojmujecie, że ja jestem z wami, ja o was dbam, ja zapewniam wam przyszłość, mam dla was plan. To właśnie Jezus w dzisiejszym słowie mówi do ciebie. To było na tyle z dzisiejszego projektu Słowo. Dzięki za wysłuchanie. Z Bogiem. Pa!